Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować przepyszne, puszyste ciasto z czereśniami. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania ciasta potrzebujemy 500 g odpestkowanych czereśni, 250 g masła, 500 g mąki pszennej, 5 jajek, 3/4 szklanki cukru, 1 łyżkę cukru waniliowego oraz 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Bierzemy średniej wielkości garnek, wrzucamy do niego masło i roztapiamy na małym ogniu. Do dużej miski wbijamy jajka. Wsypujemy oba cukry i miksujemy przez około 5 minut. Do piany przesiewamy proszek do pieczenia oraz mąkę. Przez chwilę miksujemy. Dolewamy roztopione i przestudzone masło. Mieszamy. I przez chwilę miksujemy. Ciasto odkładamy. Bierzemy formę o średnicy 24 cm i przekładamy ciasto. I ciasto posypujemy czereśniami. I tak przygotowane ciasto wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, grzanie góra-dół bez termoobiegu, na około 35 minut. Ciasto z czereśniami gotowe. Pozostawiamy go do ostygnięcia. Jeśli spodobał Wam się mój filmik, zostawcie proszę łapkę w górę. Oraz subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia wkrótce.